Mirosław Piotrowski, kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego z województwa lubelskiego. Miejsce pierwsze na liście. Polecam się od razu. Panie profesorze, gdzie się spotykamy? Spotykamy się w Białej Podlaskiej na targu, bo tutaj ludzie robią zakupy i z nimi rozmawiamy. I mówię wprost, agitujemy, bo zostało niewiele czasu do wyborów, aby podjąć decyzję, ale tak, że spotykamy się z tymi, którzy sprzedają i mówią nam, jakie tutaj są problemy z tą sprzedażą. Także skarżą się na radnych i posłów krajowych. I my jako kandydaci, a ja jako były poseł do Parlamentu Europejskiego, no jednak podejmujemy zobowiązania, że pomimo tego, że wysyłacie nas Państwo do Brukseli i Strasburga, to tu przyjedziemy i będziemy nie tylko wsłuchiwać się, ale interweniować. Chcę przypomnieć przy okazji, że ja reprezentowałem Białą Podlaską i w ogóle województwo lubelskie przez 15 lat w Parlamencie Europejskim. Miałem tutaj biuro, też łączone z niektórymi posłami i miałem tutaj swojego współpracownika wiele, wiele lat świętej pamięci Wojciecha Łochańskiego. Czy jest to specyficzny teren i specyficzni my jesteśmy jako Podlasianie, jako Bielczanie? Czy te problemy są podobne na wschodzie Polski i podobne w całej Polsce? W tej chwili ten jeden zasadniczy problem, który dotyka nie tylko społeczeństwo Białej Podlaskiej, Lublina, Zamościa, Chełma i Ryk i wszystkich miejscowości, ale także mieszkańców całej Polski i całej Unii Europejskiej, to jest Europejski Zielony Ład. To jest szaleństwo, które należy wyrzucić do kosza i ja tutaj mam swoje ulotki, które rozdaję i tu może nawet pokażę. Tu jest taki kosz. To jest punkt pierwszy. Zielony Ład do kosza i to można zrobić od ręki. Tak naprawdę tylko trzeba to ludziom wytłumaczyć, że ten Zielony Ład przeszedł w Parlamencie Europejskim 9 głosami. Tam było 750 europosłów. W tej chwili wybieramy 720 europosłów. Polska ma 53 miejsca zagwarantowane. I my staramy się, jako Konfederacja, żeby zdobyć te 9 mandatów. 9 mandatów. Sondaże nam dają w tej chwili 7-8 mandatów, więc na tej końcówce chcemy jeszcze podciągnąć i wyjaśniamy ludziom. 9 mandatów daje nam to, że zablokujemy Europejski Zielony Ład i wrócimy do normalnej energii, będziemy mogli normalnie odetchnąć i rachunki nie skoczą nam w lipcu, bo już mamy zapowiedź i dostajecie Państwo pewnie rachunki, że wzrosną o 40%, potem o 60% i 80%. To jest wynikiem szaleństwa tego Zielonego Ładu, ale także zatrzymamy to, co chcą zrobić, czyli wyrzucić nasze wszystkie samochody na benzynę i ropę na złom i wprowadzić tu tylko elektryki. Przypomnę, jeśli można, że w Polsce jeździ ponad 27 milionów samochodów normalnych, a tylko 64 tysiące elektrycznych. Unia chce to zmienić. My mówimy nie, dlatego ten sam problem mają mieszkańcy Białej Podlaskiej, bo tu może pan redaktor za chwilę pokazać, za nami są samochody normalne. To samo w Lublinie, to samo w Warszawie i w Brukseli, i w Berlinie, i w Paryżu. Tak? I ludzie mówią, no nie, no tego szaleństwa nie da się przeżyć. Trzeba po prostu rozwiązać umowę o pracę z tymi, którzy to wprowadzają. I my chcemy to zrobić. Pożegnać panią von der Leyen. Wracamy lekko na polskie podwórko. Ostatnie sondaże, nie wiem, pewnie obserwujecie, pan profesor na pewno. Znaleźliście się na podium. Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, bądź jakoś tak zamiennie, ale trzecie miejsce właśnie już Konfederacja. Tak, mamy około 14% według ostatniego sondażu. To nie jest zaskoczenie, bo sondaż wykonany dla Unii Europejskiej instytucji to było 13%, a dwa Ibrisu pod rząd to było 14,3%. Także jesteśmy w okolicach 15% i to jest to, w co celujemy, panie redaktorze, szanowni państwo. 15% daje nam 9 mandatów, 15, no może 16, 15,5%. Daje nam 9 mandatów i o to się bijemy i chcemy, żeby ten jeden mandat był tutaj z Lubelszczyzny i z tego terenu. Jeśli państwo nie macie innych ulubieńców, to się polecam, Mirosław Piotrowski. Proszę państwa o głos. Zaczyna padać pan profesor jeszcze dzisiaj na Placu Wolności Białej Podlaskiej. Myślę, że jeszcze kilka innych miejsc ciekawych macie do odwiedzenia. Natomiast ja jeszcze zapytam, jeszcze jeden problem, który tutaj jest w tym momencie od kilku lat właśnie nagłaśniany i głośny i powoduje pewnego rodzaju zamęt, no ta wojna na wschodzie. Co z tym, panie profesorze? Wojna na wschodzie nie jest naszą wojną. Oczywiście współczujemy i
żałujemy, że do tego dochodzi, że tam trwa wojna, ale to jest wojna Rosji z Ukrainą. Polska pomaga, ale nie powinna wybiegać przed szereg. My powinniśmy dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Pierwsza rzecz to Polska należy do NATO, więc należymy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i należymy do Unii Europejskiej. Ukraina nie należy. No i w tej chwili, jak Państwo pewnie zauważyli, jest to bezpośredni konflikt Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, który toczy się na terytorium Ukrainy, bo to Stany Zjednoczone się w to włączyły. Straszenie nas, że my będziemy następni w kolejce, no to postrzegamy to jako podżeganie tak naprawdę do wojny, bo jesteśmy, powtórzę raz jeszcze, w NATO i te nieodpowiedzialne wypowiedzi, które drażnią Rosję i drażnią prezydenta Rosji, na przykład marszałek Hołownia przecież mówił o tym, że chce wdeptać w ziemię prezydenta Rosji. No życzę szczęścia, tak? Mamy ogromną flotę na morzu, tak? Mamy siły zbrojne, pancerne, mamy bomby atomowe, no to niech się sam wybiera, tak? Więc my mówimy Tusk i Kaczyński na front ukraiński, ale nie chcemy, żeby zginęła ani jedna osoba tutaj z Białej Podlaskiej, ani z Lublina i z Lubelszczyzny. Dlatego mówimy, nie należy drażnić przywódców światowych i należy sobie zadać takie pytanie. Należymy do Unii Europejskiej i załóżmy na chwilę, panie redaktorze, szanowni państwo, że Putin by chciał jeden kraj zaatakować w Unii Europejskiej. Czy pierwszym będą Węgry? No raczej nie, tak? Czy Czechy? Ale dlaczego? Bo my sami się prosimy i sami podżegamy. To nie znaczy my, tylko nieodpowiedzialni przywódcy. Trzeba postępować roztropnie, trzeba się zbroić na każdą ewentualność, być przygotowanym, ale powtórzmy raz jeszcze, to nie jest nasza wojna. Poprzedni rząd rzucił miliardy złotych i sprzęt nasz. Mówią, że zużyty, ale trzeba było go remontować na front ukraiński. I co? Pojechał pan Zełenski do ONZ-u i powiedział tak naprawdę, że Morawiecki jest ruskim agentem, czyli ruską onucą, że przygotowuje scenę dla aktora rosyjskiego. No to co my z tego mamy? Nic z tego nie mamy, a jednocześnie się rozbroiliśmy, no i podrażniliśmy wielkiego sąsiada. No tak postępować nie należy i trzeba też, to trzeba zaznaczyć, wiemy co dzieje się na Białorusi, ale my nie możemy poobrażać, jak mówi poseł Braun, wszystkich sklepów dookoła. My musimy jednak podjąć działania dyplomatyczne tak, aby mieć spokój na granicy i hasłem jest, nie ma wrogów wśród sąsiadów, trzeba wygaszać te konflikty. Na koniec właśnie jeszcze jeden aspekt z tym związany, Polska Wschodnia. We Wrocławiu myślą w ogóle, że tutaj na wschodzie już trwa wojna, regularna wojna. Cierpi turystyka, cierpi handel, cierpi wymiana gospodarcza. Gminy, samorządy, powiaty, województwa Polski Wschodniej na tym najbardziej cierpią. Niestety, ale to jest winą właśnie takiej buńczucznej polityki i takich buńczucznych wypowiedzi, bo ten klimat co tworzy? Tworzą media naprawdę. Oczywiście nie należało dopuścić za poprzedniej władzy, żeby spadła rakieta w Przewodowie, czy żeby poleciała sobie rakieta pod Zamość, nie ten nasz, tylko tam koło Bydgoszczy. Na tym trzeba się skupić, trzeba te rakiety strącać i stworzyć przynajmniej pozory bezpieczeństwa, a najlepiej jakby to bezpieczeństwo było. Niestety wielokrotnie mówiłem, że poprzednie władze rozbiły nasze służby specjalne, czy służby wywiadu, czy kontrwywiadu wojskowego i nie da się tego odbudować raz, dwa. Więc jeśli mamy to, co mamy, a w zakresie wywiadu i kontrwywiadu nic nie mamy, no to powtarzam raz jeszcze, nie należy drażnić dużego sąsiada, a raczej przygotowywać się i powoli zbroić i czekać, co się wydarzy i być aktywnym w polityce międzynarodowej i budować naszą dyplomację, bo na przykład z panem Łukaszenką, no gdyby była wola, to można dojść do jakiegoś porozumienia i wygasić ten konflikt. Przypomnę, że kiedy szykował się taki największy atak na granicę naszą ze strony białoruskiej, to pani ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel jednym telefonem powstrzymała Łukaszenkę. Jednym telefonem. I ja zabiegać będę o to, żebyśmy mieli również taki telefon. I na koniec, w tą niedzielę już wybory do Europarlamentu.
No niestety, Polacy mniej garną się do tego typu wyborów, do tego głosowania. Miejmy nadzieję, że ta niedziela coś zmieni. Tak, to było naturalne przez ostatnie 20 lat, tak jak pan redaktor powiedział, że się Polacy mniej garnęli, gdyż nie czuli bezpośredniego związku z tym, co się dzieje w Brukseli i Strasburgu, nad czym się tam głosuje, nad krzywizną banana, czy regulacją, czy też ogórkami, albo liczbą sęków w desce, ale teraz to się zmieniło. Ludzie widzą, że tamte regulacje bezpośrednio przekładają się na to, co mają w portfelu, a bardziej czego nie mają. Czyli raz jeszcze widzą, że jeśli wybiorą Konfederację, to my zatrzymamy to szaleństwo Zielonego Ładu, to my odejdziemy od tych ETS-ów, emisji CO2 i tak dalej, bo powiedzmy sobie szczerze, tylko 8% CO2 wypuszczanych jest w powietrze przez kraje Unii Europejskiej, a 92% przez cały świat i my w ogóle nie mamy tu jakichś kurtyn, więc po co mamy to robić, po co podrażać tę energię? I to jest bezpośredni kontakt, tak? I mówiłem o samochodach, mówiłem o tej dyrektywie budynkowej też, no przecież to można powstrzymać. 9 czerwca są wybory. Jeśli państwo postawicie na Konfederację, dacie nam szansę, jeśli będzie tu mandat z Lubelszczyzny i łącznie 9 mandatów w całym kraju dla Konfederacji, to zablokujemy Zielony Ład i nie wejdą podwyżki w życie już w lipcu. Czyli nie obiecujemy czegoś za rok, dwa, tylko za półtora miesiąca przyblokujemy to szaleństwo.